jednomandatowe okręgi. Jednomandatowe okręgi sprawdzają się tylko w krajach o bardzo ugruntowanej demokracji i o bardzo dużej i wysokiej kulturze politycznej. I tak naprawdę sprawdzają się w krajach o kulturze anglosaskiej. Czyli jest to Zjednoczone Królestwo, Nowa Zelandia, która od tego odchodzi, bo też nie do końca jej tam wyszło, no i częściowo niektóre wybory w Stanach Zjednoczonych. Natomiast co do zasady, ta atrakcyjność jednomandatowych okręgów wyborczych nie robi się takie atrakcyjne przy wyborze. Mieliśmy przykład Ukrainy, gdzie jednomandatowe okręgi wyborcze stworzyły model oligarchiczny totalnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy przyjęli, że mamy 400 posłów i 400 jednomandatowych okręgów wyborczych, to w tych małych, relatywnie małych, taki poseł byłby wybierany przez swoistego rodzaju grupę nacisku. Dałyby mu pieniądze, dały możliwości wyboru, pokazania billboardów itd., itd., a później w Sejmie on nie byłby reprezentantem całego narodu, tylko tego okręgu, de facto tej grupy. Rozumiecie Państwo? Dlatego też w warunkach polskich ja nie jestem zwolennikiem, to jest takie bardzo chwytliwe hasło, ale no, ono jest kontrproduktywne. My promujemy zupełnie coś arcyprostego, oczywiście powiem to Państwu w skrócie. Co mamy dzisiaj przy wyborach proporcjonalnych partyjnych? Mamy w Polsce trybalizm. Od słowa tribu, plemię, czyli plemienność. Dlaczego? Polega to na tym, że jak jest wyborca PO, PiS-u, SLD i tak dalej, zauważcie, głosuje na pierwszego, ostatecznie na drugiego, a już rzadko na trzeciego. Zauważcie, dlaczego? Dlatego, że jest plemienny, on jest w plemieniu platformerskim, w plemieniu pisowskim i tak dalej. No widzicie w ogóle to zjawisko, prawda, niezależnie, wiesz. To trzeba złamać. Trzeba zmusić ludzi do tego, żeby wybierali. Robić to można i w ogóle pozbawić aparatów partyjnych ustawiania właśnie tych pierwszych miejsc, bo to się jeszcze odbywa w ten sposób, nie dość, że ustawiają siebie aparat partyjny na dwóch pierwszych miejscach czy na pierwszym, to jeszcze na trzecim, czwartym, piątym ludzi, którzy im nigdy nie zagrożą, czyli kiepskich, no właśnie tam nie ma profesorów. I trzeba złamać te dwie sytuacje, bo no, można zrobić to w bardzo prosty sposób, poprzez listy alfabetyczne. Tylko że jak już partie by złożyły te listy alfabetyczne, to po złożeniu, tak żeby nie mogły niczego zmienić, Państwa Komisja Wyborcza losowałaby literę w danych wyborach, o której są te listy. W jednych wyborach byłyby od K, w innych jakby Państwa Komisja Wyborcza by losowała od C, w innych od Z. Czyli nie byłoby pierwszych miejsc, bo pierwsze miejsce byłoby przypadkowe. Wszyscy byliby ustawieni alfabetycznie, zmusiłoby to wyborców do przejrzenia listy, kto jakie ma kompetencje, kto co zrobił, to jak, prawda, dobrze się zasłużył do tej pory, a aparaty partyjne pozbawiły możliwości kreowania samych siebie. Proste? Proste. Także wydaje mi się, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Oczywiście ja jednak uważam też, że taki model niemiecki, jak wiecie, model niemiecki polega na tym, że Bundestag nie ma do końca określonej liczby deputowanych. Że co do zasady mniej więcej 80% Bundestagu wybieranych jest w wyborach takich proporcjonalnych. Tam zresztą głosuje się na partię i drugi głos się oddaje na, nie jest ten sam głos na partię, tylko drugi oddzielny głos się oddaje na nazwisko, ale też jest, są te okręgi jednomandatowe, gdzie wielu posłów, gdzieś tak około 20% składu wchodzi, w zależności od liczby odzyskanych głosów w kontekście partii, albo wchodzą, albo nie. Stąd Bundestag czasami liczy 670. czasami 680 deputowanych. To jest, wydaje mi się, najlepsze rozwiązanie, ale te listy alfabetyczne, żeby przełamać ten trybalizm w Polsce, są dosyć atrakcyjne i jak widzicie, najlepsze są rozwiązania najprostsze.